Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Mówi się o tym, że maj to jeden z najgorętszych okresów wydawniczych i my zdecydowanie możemy to potwierdzić. Samymi nowościami moglibyśmy zaszokować, a do tego dochodzą liczne targi i festiwale książkowe, które dzieją się jednocześnie w całej Polsce. Właśnie teraz trwają targi książki w Empiku, na których m.in. odbędzie się spotkanie z Vincentem Fałsewerskim, a w przyszły weekend rozpoczynają się warszawskie targi książki, gdzie również spotkają Państwo naszych autorów, m.in. Przemysława Piotrowskiego, Marcina Falińskiego i także Vincenta Sewerskiego. A jakby tego było mało, to również w przyszły weekend we Wrocławiu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Kryminału, który w ogóle otwiera spotkanie z trójką naszych kryminalnych specjalistów, Martą Zaborowską, Przemysławem Piotrowskim i Marcinem Falińskim. Ale może kilka słów o tym, co Państwa najbardziej interesuje, czyli książkach. 18 maja pojawiły się w księgarniach nasze nowości wydawnicze i ja sam nie wiem, jak nam udało się przygotować tak potężną kolekcję. Zacznijmy od tego, że pojawił się nowy thriller szpiegowski Vincenta Fałsewerskiego, Plac Senatki 6 PM, o którym więcej porozmawiam z autorem w następnym odcinku tego podcastu, na co już Państwa zapraszam. Mamy również dla Państwa nowy kryminał W otchłani strachu Alexa Finlaya oraz drugi tom w świetnej serii o byłym agencie Navy Seals Jamesie Ritzie, Prawdziwy wyznawca. Dla miłośników literatury pięknej mamy najnowszą powieść Tomasza Jastruna pod tytułem Zakręceni, a dla tych, którzy poszukują dobrych porad, świetny zaradnik życiowy. Nie zabrakło również literatury faktu. Dla tych, co fascynują się światem psychopatów i morderców, jest głośna książka Za murami Broadmoor o najsłynniejszym szpitalu psychiatrycznym na świecie. Dzisiaj za to naszym głównym tematem jest afera Amber Gold, która od przeszło dekady nie schodzi z ust tysięcy pokrzywdzonych Polaków i Polek. Moim gościem jest autorka i dziennikarka Monika Góra, której reportaż Amber Gold, układ, który oszukał tysiące ludzi, właśnie ukazał się na rynku. Z Moniką rozmawiałem online. Dzień dobry. Dzień dobry. Podejrzewam, że niektórzy z naszych czytelników mogą nie wiedzieć za dużo o Amber Gold. Przyznam sam, że to nie był temat, którym się jakoś specjalnie interesowałem, bo nie dotyczył mnie osobiście. Czy może zacznijmy od tego, żebyś opowiedziała, czym de facto jest ta cała afera Amber Gold i jak to się stało, że tylu ludzi się na to złapało? Afera Amber Gold, w zasadzie można powiedzieć, że to jest największa afera finansowa we współczesnej Polsce, przynajmniej jak chodzi o ilość osób, które są poszkodowane, mianowicie 18 tysięcy poszkodowanych osób, to jest rekordowa ilość do tej pory osób, które straciły pieniądze. Firma Amber Gold powstała w 2009 roku. Była to firma, która oferowała depozyty. Depozyty bardzo korzystnie oprocentowane, od 10% nawet do 16%. Więc bardzo dużo osób się skusiło na taką ofertę. Natomiast nie były to takie klasyczne depozyty, klasyczne lokaty, tylko twórcy Amber Gold wpadli na taki pomysł, że stworzą depozyty metale szlachetne, to znaczy człowiek, który miał jakieś pieniądze, które mógł zainwestować, wpłacał do Amber Gold, ale nie wpłacał na klasyczną taką lokatę bankową, tylko wpłacał właśnie na taki depozyt w metale szlachetne. Polegało to na tym, że Amber Gold miało za te pieniądze wpłacone przez klienta kupować metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, platynę i przechowywać je w swoich skarbcach. Po upływie tego czasu, na jaki była zawarta umowa, klient miał możliwość albo odkupić te metale szlachetne, albo po prostu odzyskać wpłacone pieniądze razem oczywiście z tymi odsetkami. Oczywiście w praktyce oczywiście się okazało, że właściciele Amber Gold nie kupowali tak naprawdę tych metali szlachetnych za te pieniądze odbierane od klientów, tylko inwestowali je na wszelkie inne sposoby. Kupowali nieruchomości, inwestowali w linie lotnicze, inwestowali w reklamę, inwestowali w rozwój własnej firmy, inwestowali również oczywiście w wynagrodzenia własne i swoich pracowników. Także wszystkie pieniądze płacone przez klientów były po prostu przez nich przeznaczane na inne cele niż te, na które miały być przeznaczone. To ja właśnie kojarzę tak najbardziej te samoloty i właśnie linie lotnicze. To jest takie coś, co pamiętam z tamtych czasów, kiedy to się działo, że dużo się o tym mówiło. No najwięcej pieniędzy z tych, które wpłacili klienci do Amber Gold, czyli 300 milionów z 851 milionów złotych zostało przeznaczone właśnie na stworzenie linii lotniczej, która później przybrała taką ogólną nazwę OLT Express, które zresztą po roku upadły, także no tak. Były to pieniądze po prostu wyprowadzone z firmy.
Klasycznie wrzucone w błoto, można powiedzieć. Twoja książka jest reportażem, który pokazuje właśnie kulisy całego tego przekrętu. Jak zainteresowałaś się w ogóle tym tematem? Tematem Amber Gold zainteresowałam się podczas pracy nad książką o księdzu Henryku Jankowskim. Wtedy razem z Krzysztofem Broszkiem, współautorem tej książki, dużo czasu spędzaliśmy w Gdańsku. Spotykaliśmy się tam z różnymi ludźmi. I temat Amber Gold bardzo często wypływał przy okazji tych rozmów. I szczerze powiedziawszy, postanowiłam się przyjrzeć tej aferze, ponieważ chciałam się dowiedzieć, jak to się stało, że po prostu dwójce młodych ludzi po liceum ekonomicznym udało się rozkręcić tak ogromną firmę, która potrafiła oszukać 18 tysięcy osób, prawda, na 851 milionów złotych. Była to po prostu skala, rozmach tej firmy był taki tak niewyobrażalny, że aż trudno było uwierzyć, że to oni, ta para, była w stanie to wszystko zrobić. Postanowiłam się temu bliżej przyjrzeć i żeby dowiedzieć się, czy rzeczywiście Klichtowie byli tylko słupami w tej firmie, czy oni to wymyślili. Jak w ogóle zaczyna się taki wielki projekt? No bo bądźmy szczerzy, wzięłaś się za coś, co jest po prostu gigantyczną sprawą i ruszaną już pewnie wielokrotnie. Jak w ogóle wystartować? Przyjęłam troszkę inną metodologię pracy przy tej książce niż ta, którą obrali dziennikarze, którzy zajmowali się tym tematem wcześniej. Bo dziennikarze tacy jak pan Latkowski czy inni głównie skupiali się na tym, że jakby rozmawiali z ludźmi, którzy ich zdaniem mogli coś o tej sprawie wiedzieć. W taki sposób pan Latkowski, no, znaczy na podstawie takich rozmów pan Latkowski stworzył później film, prawda, dokumentalny o Amber Gold i tak dalej. Ja postanowiłam, że nie do końca moim zdaniem można jakby ufać temu, co się na mieście mówi, czyli na mieście, czyli w Gdańsku czy w Sopocie, co się mówi na temat Amber Gold i na temat osób, które ewentualnie mogłyby za tą firmą stać. Dlatego ja postanowiłam pójść tropem dokumentów, które uznałam za bardziej wiarygodne. Zajmowałam się też tą sprawą już jakby nieco później niż inni dziennikarze. No tak. W takim momencie, w którym był raport Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold i już mogliśmy oglądać wcześniej, prawda, obrady tej Komisji Amber Gold i już był nawet wyrok pierwszej instancji w sprawie Amber Gold. Były akta z tej sprawy sądowej dostępne. Były akta spraw sądowych innych, które wcześniej miał Marcin Stefański, a później Klichta, ponieważ on zmienił nazwisko, jak wiemy, które miał wcześniej w innych sądach. Także była cała masa materiałów, którymi postanowiłam się zapoznać, ponieważ stwierdziłam, że jakby nie ma co biegać po mieście i pytać ludzi, co oni słyszeli, czy co im ktoś powiedział, ponieważ stwierdziłam, że po pierwsze to już było, a po drugie tego chyba nic nie wynika. Uznałam, że w tych dokumentach prawdopodobnie znajdę odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania. No i rzeczywiście myślę, że na wiele pytań znalazłam odpowiedzi i że zapoznanie się z tym ogromnym materiałem pozwoliło mi na jakby usystematyzowanie sobie tej wiedzy o tym, jak rozwijała się kariera Marcina Stefańskiego-Klichty, później jego żony i Amber Gold. Także to jest troszkę tak w naszym dzisiejszym świecie, prawda, że jest taki ogrom informacji, ogrom materiałów, do którego ludzie nie mają dostępu, no bo do akt sądowych no to nie mają dostępu z oczywistych powodów, bo nie, prawda, no, nie mają na to czasu ani siły, żeby chodzić po sądach i czytać akta sądowe po to, żeby się zapoznać ze sprawą, więc oni jakby bazują na informacjach prasowych. No też nikt nie siedział przed telewizorem i nie słuchał wszystkich, prawda, obrad komisji, gdzie przesłuchiwano świadków w sprawie Amber Gold. Więc jest cały ogrom materiałów, do których zwykły człowiek nie ma takiego dostępu pełnego, prawda, żeby sobie wyrobić zdanie. Więc ja stwierdziłam, że ja to zrobię po prostu. Ja to zrobię zamiast czytelników i przewertuję to wszystko, wszystkie te akta, przeczytam wszystkie protokoły posiedzeń komisji i próbuję powybierać z nich najważniejsze rzeczy po to, żeby ułożyły się w historię. I taki miałam cel i w dużej mierze się to udało, wydaje mi się. Jak sama wspomniałaś, nie jesteś pierwszą osobą, która wzięła się za ten temat, więc jestem ciekaw, jak na ciebie reagowali ludzie, z którymi próbowałaś rozmawiać, instytucje i tak dalej, czy właśnie mieli takie, że kolejna znowu przyszła i chce jeszcze raz to samo wałkować, czy raczej właśnie byli tacy chętni do współpracy? No, czy zdziwiłbyś się, ale akta sądowe zarówno tych spraw, które miał wytoczone pan Marcin Stefański-Klichta, jak i akta sądowe samej sprawy Amber Gold nie były wcale przeglądane przez tak wielką ilość dziennikarzy. No, jakieś dwie, trzy osoby tam znalazłam.
w aktach zezwolenia sądu na zapoznanie się dziennikarzy z tymi aktami. Także wbrew pozorom dziennikarze opierali się na różnych źródłach, pisząc te swoje materiały, ale nie na aktach. Więc ja się nie spotkałam z jakimś takim wielkim oporem czy strasznymi trudnościami w dostępie do tych akt. Muszę przyznać, że jak chodzi o akta, to chyba w 10 miastach byłam tam na Pomorzu i od Bydgoszczy przez jakieś pomniejsze miasta i w zasadzie nie miałam trudności z dostępem do tych akt. Prezesie się na ogół zlecali, żebym mogła je przejrzeć. Trochę trudności było, muszę przyznać, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Tam przez jakiś czas jakieś takie trudności miałam z tym, żeby wreszcie te akta dostać i zacząć je przeglądać. No ale w końcu udało się i tam naprawdę tygodniami siedziałam w tym pokoju, gdzie się przegląda akta. I ponieważ sąd nie zgodził się na to, żebym robiła kopię tych akt, więc a było tam setki tomów. Więc po prostu musiałam siedzieć w tym pokoju, gdzie się przegląda akta i wszystko przeglądać i robić sobie notatki. Natomiast jak chodzi o takie osobowe źródła informacji, to tak jak mówiłam, w tej sprawie nie miałam ich tak dużo, ponieważ skupiłam się na analizowaniu dokumentacji. Natomiast jedyne osoby, jakby z którymi rozmawiałam, to były osoby pochodzące z tego wczesnego okresu, powiedzmy, kariery Marcina Stefańskiego, czyli z tego okresu, kiedy zakładał swoje pierwsze firmy. Tego nie było w aktach, więc tutaj docierałam do jego znajomych, do jego przyjaciół jeszcze z liceum, bo pan Marcin Stefański założył swoją pierwszą firmę, jak miał 18 lat. No i te osoby, muszę przyznać, że też w miarę chętnie o nim rozmawiały. Także nie było jakichś wielkich problemów. A ile w ogóle zajęła ci praca nad całą książką? Myślę, że pracowałam nad książką ponad rok, przy czym no, trudność polegała głównie na tym, że rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzałam w różnych sądach i jeździłam od miasta do miasta i tam siedziałam i czytałam, przeglądałam, kopiowałam, co się dało, te akta, a później czytałam te posiedzenia komisji i raport komisji i akta Ambergold. Także no, to było takie troszkę męczące, ale ciekawe. A powiedz mi, czy praca nad takim tematem się kończy de facto? Bo nawet przecież teraz, dosłownie parę tygodni temu w gdańskim sądzie ruszył kolejny proces odwoławczy właśnie w sprawie Amber Gold. Myślisz, że to można tak zakończyć, czy to się de facto można by dopisać potem kolejne książki na ten temat? To znaczy, afera Amber Gold w zasadzie w moim przekonaniu, mimo procesu sądowego i mimo obrad komisji śledczej, do końca nie została wyjaśniona. To znaczy, oczywiście ustalono, że prawda, ci, którzy założyli Amber Gold, czyli pan Marcin Plichta i pani Katarzyna Plichta, że oni są jakby winni oszukania 18 tysięcy osób. Natomiast ani prokuratura, ani sąd, ani komisja śledcza tak naprawdę nie ustaliły, kto stał za Marcinem Plichtą i jego żoną i kto jakby pociągał, prawda, za sznurki. W tej sprawie. Nie wyjaśniono też, skąd pochodziły pieniądze na rozruch tej firmy, ponieważ jak wiemy, pan Marcin Plichta w momencie, kiedy zakładał firmę Amber Gold, nie dysponował żadną gotówką, przynajmniej oficjalnie nie dysponował żadną gotówką, a wręcz miał na karku komornika i ogromne długi niespłacone, ponieważ jak wiemy, również miał już 9 wyroków na koncie, prawda, w momencie, kiedy rozwijał Amber Gold, więc skądś te pieniądze musiały przyjść i w sumie do tej pory nie wiemy skąd przyszły, więc myślę, że aferę Amber Gold należałoby naprawdę wyjaśnić te podszewki, sprawdzić skąd te pieniądze przyszły i kto tak naprawdę w jaki sposób pomógł rozkręcić tą firmę po prostu dla nas samych, tak? Dla przyszłości, dlatego żeby do takiej afery nie doszło. No tak, zwłaszcza dla poszkodowanych. Żeby organa państwa w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze jakieś symptomy rozwijającej się takiej piramidy finansowej na ogromną skalę, żeby zareagowały. Bo co jest charakterystyczne dla afery Amber Gold, to, że cała masa instytucji państwowych, które są powołane do tego, żeby chronić obywateli i żeby pilnować, aby oszuści nie skradali ich pieniędzy, po prostu te instytucje państwowe nie zadziałały tak, jak należy.
i muszę przyznać, że stopień ich bezwładności, jakiegoś, nie wiem, można powiedzieć wręcz rozkładu, jest zatrważający. I z tego powodu, należałoby to do spodu wyjaśnić, po to, żeby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Bo teraz mamy następną aferę Get Back, która trochę się łączy z aferą Amber Gold. Mamy też całą masę innych afer finansowych, prawda? Ciągle się toczy proces w sprawie FinRoyal, ciągle się toczy proces w sprawie Skarbca. Tam też wielkie kwoty zostały wyciągnięte od ludzi i sprzeniewierzone. Bardzo wiele osób zostało oszukanych. Dlatego trzeba wyjaśnić, jak dochodzi do powstania takich piramid finansowych i spróbować wypracować jakieś mechanizmy, które by mogły spowodować, że po prostu do kolejnej nie dojdzie. Nie zdradzając za wiele, żeby czytelnicy mogli, czytając, mieć jakąś, powiedzmy, niespodziankę, czy badając właśnie tą całą aferę, te wszystkie akta, udało ci się dojść do jakichś informacji, które rzucają trochę nowe światło na to wszystko, albo znalazłeś coś takiego, co twoim zdaniem nie zostało właśnie wcześniej poruszone, na przykład w sądzie, przy wyjaśnianiu tych spraw? No wydaje mi się, że znalazłam kilka takich rzeczy. To znaczy, ciekawe moim zdaniem jest prześledzenie całego życia tak naprawdę pana Marcina Stefańskiego. Ja to robię, cofam się w zasadzie do dzieciństwa jego, patrzę, jak rozwijała się jego kariera. Obserwuję, jak założył pierwszą firmę, później kolejne firmy, w których dokonywał przekrętów. Mam wrażenie, że wyłapałam ten moment, w którym pan Marcin Stefański, bo jeszcze wtedy nazywał się Stefański, nawiązał kontakt z ludźmi, którzy na Pomorzu po prostu organizowali różne przekręty finansowe i tworzyli parabanki, tworzyli różne piramidy finansowe. On ewidentnie plątał się jakoś w to środowisko i później, on o tym zresztą sam zeznaje w tych właśnie swoich jakby pierwszych sprawach, ja znalazłam to w aktach, w sądach, które rozpatrywały jego pierwsze sprawy, on zeznaje, że po prostu ci ludzie go zastraszali, że ci ludzie grozili mu, że go zabiją, albo zabiją jego rodzinę. Grozili mu, prawda, podpaleniem. Mama pana Marcina Stefańskiego również zeznawała w prokuraturze, że pod jej blok podjeżdżały jakieś samochody z jakimiś napakowanymi mężczyznami w skórach, że dzwonili, pytali o Marcina. Generalnie się bała. Ewidentnie był jeden moment w jego życiu, w którym zaczął tworzyć firmy, mam wrażenie, na zlecenie świata przestępczego i później już nie było odwrotu od tego. Później już po prostu nie mógł się wycofać, później już też dostawał jakby kolejne wyroki, ale więc trzeba było opłacać adwokatów, prawda? Trzeba było go wyciągać z więzienia. Mhm. Jest to trochę właśnie taka opowieść o młodym człowieku, który jest bardzo zdolny, który jest inteligentny, który ma bardzo dobre wyniki w tym liceum ekonomicznym, do którego chodził i ma wielkie ambicje odniesienia sukcesu, dużego sukcesu w krótkim czasie. To wydaje mi się jest ta pułapka, że po prostu on trochę chciał iść na skróty, chciał szybko osiągnąć spektakularny sukces i to go jakoś tam pochnęło po prostu w stronę ludzi, którzy robią szybkie pieniądze, niestety w nielegalny sposób. To mi się wydaje takim ciekawym elementem tej książki. Poza tym dotarłam do akt takiej sprawy, która ostatecznie była prowadzona przez prokuraturę okręgową w Gliwicach, w której to sprawie pojawili się właśnie pan Marcin, już wtedy Plichta i jego żona, pojawili się jako osoby zamieszane w handel narkotykami i takie przestępstwa sutenerskie. No ta sprawa była prowadzona, jak mówię, przez prokuraturę okręgową w Gliwicach, ostatecznie była umorzona z takiego powodu, że prokurator nie dopatrzył się, to znaczy nie doszukał się dowodów na to, że te przestępstwa rzeczywiście miały miejsce w kontekście pana Plichty i jego żony. Natomiast no moim zdaniem te zeznania świadków, którzy donieśli prokuraturze o tychże przestępstwach, są niezwykle ciekawe i rzucają kolejne jakieś światło na to, skąd mogły być pieniądze na rozruch Amber Gold i jakieś środowiska, prawda, jakie ewentualnie grupy przestępcze mogły mieć w tym jakiś swój udział. No później również udało mi się dosyć szczegółowo prześledzić rozwój firmy OLT Express, tego w jaki sposób linie lotnicze
takie jak Jet Air, prawda, OLT niemieckie, były wykupowane i w jaki sposób stworzono z nich OLT Express i czemu ta firma OLT Express miała służyć na polskim rynku. Moim zdaniem niezwykle ciekawe jest prześledzenie, w jakim stanie po prostu jest państwo polskie, jak chodzi o działalność takich instytucji jak policja, prokuratura, sądy, ABW, CBŚ. No po prostu włosy się na głowie jeżyły, jak czytałam te akta i okazywało się, że każda kolejna instytucja miała możliwość na jakimś etapie zastopowania tej afery i żadnej z nich się to nie udało zrobić. To jest wręcz niewiarygodne i niemożliwe, żeby po prostu państwo w ten sposób funkcjonowało. No chyba z tą ponurą myślą zakończymy tą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Moim gościem była Monika Góra, dziennikarka i autorka reportażu Amber Gold, układ, który oszukał tysiące ludzi, który już mogą Państwo kupić w wersji papierowej i e-book. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i już zapraszam serdecznie na kolejny, w którym będę rozmawiał z Wincentem Fałszewerskim o jego najnowszej książce Plac Senacki 6 PM. Ja nazywam się Jakub Bukowski i do usłyszenia.